Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten wspaniały, słoneczny dzień. Uroczystość zesłania Ducha Świętego w miejscu tak ważnym dla narodu polskiego. Na Placu Zamkowym, gdzie dziś bije serce wolnej Polski. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, łączy nas miłość i troska o to, aby wolne słowo mogło służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Aby telewizja Trwam otrzymała miejsce na multipleksie. Po to dziś tu jesteśmy i dziękujemy wszystkim, że tak licznie Państwo w ten wspaniały, słoneczny dzień przybyli. Dziękuję wszystkim, którzy są dziś na Placu Zamkowym. Drodzy Państwo, kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że naród, który nie wierzy w wielkość, kończy się. My wierzymy w wielkość narodu polskiego, dlatego tu jesteśmy. Szanowni Państwo, bardzo proszę przewodniczącego naszego zgromadzenia, pana Macieja Wąsika, szefa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, zastępcę wieloletniego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w rządach Prawa i Sprawiedliwości, o oficjalne, zgodnie z przepisami, otwarcie naszego zgromadzenia. Szanowni Państwo, jako rajca Warszawy jestem niezwykle szczęśliwy, że przyjechaliście dzisiaj do Warszawy. Witam wszystkich przybyłych do Warszawy, ale także warszawiaków, którzy są na dziś z nami na placu. Cieszę się, że będziemy dzisiaj razem bawić się, śpiewać, ale i modlić o tak ważną sprawę, jaką jest dla nas Radio Maryja i Telewizja Trwam. Niniejszym otwieram oficjalnie demonstrację w obronie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Polsko, obudź się! Nasze spotkanie rozpoczniemy od modlitwy Regina Celi, którą poprowadzi ojciec Marek Kordecki. Abyśmy to nasze spotkanie tutaj w Warszawie na Placu Zamkowym po tym oficjalnym rozpoczęciu umocnili, abyśmy wyszli stąd również pełni sił i nadziei w obronie Telewizji Trwam, polskości i tego, co nas wszystkich tyczy się, czyli wiary. Chcemy oddać to wszystko Matce Najświętszej, bo każdy z nas wie, że to jej dzieło, że ona nas nigdy nie opuści i na pewno ona jest z nami tu i teraz i nam towarzyszy. W tej chwili modlitwy chcielibyśmy wspólnie zawierzyć nas samych, Telewizję Trwam i całą naszą ojczyznę. Z Maryją wszystko możemy i jesteśmy tego pewni, że ona rzeczywiście jest orędowniczką nieustającej pomocy, wspomożycielką. A więc, kochani, pomódlmy się wspólnie. Królowo niebios, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Polećmy wszystkich naszych wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie radzi dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Przyjdź w Duchu Święty. Amen.
Pokrzepieni tą modlitwą możemy rozpocząć już to nasze radosne spotkanie. Zapraszam pana profesora, doktora habilitowanego Janusza Kaweckiego, przewodniczącego zespołu wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu, członka komitetu SOS dla telewizji Trwam, profesor Janusz Kawecki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Witam was wszystkich serdecznie. Każdemu chciałbym uścisnąć prawicę. Robiłem to jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania. Wiem, że przede wszystkim są tu warszawiacy z okolic Warszawy, ale także z innych miejsc, Europy nawet. Nie, nawet z Toronto wiem, że tutaj jest obecny. Dziękujemy wam wszystkim za tę obecność. Bo w dobrym czasie odbywa się w Warszawie ta nasza dzisiejsza manifestacja w obronie telewizji Trwam. Czas i miejsce bowiem jest szczególne. Wielu z was pamięta, że w 1979 roku przeżywaliśmy pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego do jego i naszej ojczyzny. W sobotę poprzedzającą uroczystość zesłania Ducha Świętego podczas mszy świętej sprawowanej niedaleko stąd, bo przecież na Placu Zwycięstwa, Jan Paweł II zakończył wygłoszoną homilię modlitwą wołaniem. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Dzisiaj nie tylko to wydarzenie przypominamy. Dzisiaj tę modlitwę, wołanie ponawiamy. 34 lata od tamtego wydarzenia przybyliśmy tu, na Plac Zamkowy, aby we wspólnocie zgromadzonych i w łączności z tymi, którzy jednoczą się z nami przez Radio Maryja i Telewizję Trwam, dać świadectwo, że jesteśmy razem i że trwamy w naszym żądaniu otrzymania nieskrępowanego, należnego nam dostępu do programu Telewizji Trwam emitowanego za pośrednictwem multipleksu. Przypomnijmy tym, którzy starają się nie pamiętać, że miliony Polaków już na ten temat zabrało głos. Zabrało głos w sprawie łamania prawa dostępu telewizji Trwam do multipleksu. Prawie 2,5 miliona osób wysłało do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji swoje imienne protesty wobec niesprawiedliwej decyzji tejże Rady podczas pierwszego przydzielania miejsc na multipleksie. Protesty te poparły swymi oświadczeniami i uchwałami statutowe organy samorządów, organizacji i stowarzyszeń. Odbyło się prawie 160 marszów i manifestacji wspierających starania telewizji Trwam o dostęp do multipleksu. A wczorajszy, który odbywał się w Toronto, nie zamyka przecież tej listy. A ileż posiedzeń komisji sejmowych i senackich podejmowało temat dyskryminowania katolików w Polsce w dostępie do programu Telewizji Trwam. Nadawcy, który wspomaga nasze formacje religijną i patriotyczną. Stanowi pomoc w odczytywaniu rzeczywistości religijnej i społecznej, informacyjnej naszej ojczyzny. To ostatnie określenie zacytowałem, tu przywołując z tekstu, słowa zawarte w oświadczeniu, jakże ważnym, bardzo ważnym oświadczeniu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie telewizji Trwam. Było to 6 marca bieżącego roku. To wszystko wywołane zostało dyskryminującą nas decyzją Krajowej Rady dotyczącą pierwszego rozdania miejsc na multipleksie. Ten niepokój społeczny nie tylko nie słabnie z upływem czasu, ale rośnie w siłę. I nie uspokaja nas to,
że Krajowa Rada wymachuje na swojej stronie internetowej jakimś certyfikatem zapewnienia jakości nadanym przez firmę Dekra, gdy podstawy do przydzielenia tego certyfikatu są niedostępne dla chcących sprawdzić, czy przyznając ten papier brano pod uwagę fakt, że decyzje instytucji ocenianej wywołują tak wielkie niepokoje społeczne w kraju. Wypowiedzi zaś członków Rady podczas posiedzeń Komisji Parlamentarnej, to przypominam, nie tylko nie rozwijają wątpliwości, ale wręcz utwierdzają nas w przekonaniu, że im na podaniu prawdy po prostu nie zależy. Oni policzyli, że układ liberalno-lewicowy, który przejął władzę, odpowiednie organy państwa, może zawsze głosami członków tych organów, a im podporządkowanym, zapewnić brak transparentności procesów koncesyjnych. Buta odpowiadających na zadawane pytania, podnoszenie rąk głosujących nad odrzuceniem wniosków o dopuszczenie ustawowe zbadania przebiegu tych procesów przez konstytucyjny organ, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli, odbieramy jako przejaw arogancji władzy. Nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, którego ustawa zobowiązuje do szczególnej wrażliwości na przejawy dyskryminacji, nie reaguje na dyskryminowanie katolików w dostępie do telewizji trwałej. A pani rzecznik zwyczajnie umywa ręce, udając, że podejmuje temat wnoszony naszymi pismami, a w rzeczywistości zaś nie chce rozpoznać, czy i w jakim stopniu prawdziwe są nasze zarzuty wobec członków Krajowej Rady. Jest jeszcze wiele innych, którzy metodą Piłata umywają ręce i twierdzą, że to nie oni, ale tych pięciu wcześniej przez nich skierowanych, namaszczonych do prac w Krajowej Radzie, decyduje o przyznaniu miejsc. A przecież powszechnie widać, że namaszczający i namaszczenie do tych działań tworzą specyficzny układ zamknięty. Stan taki jest, jak wszyscy widzą. Trzeba jednak widzieć szerzej i dalej. W tym spojrzeniu pomagają odpowiedzi na takie oto pytania. Dlaczego te wszystkie potęgi występujące w układzie zamkniętym zjednoczyły się w uniemożliwieniu dostępu telewizji trwam do multipleksu? Dlaczego wśród tylu miejsc przydzielanych na multipleksie telewizja trwam i my, tak liczni odbiorcy jej programu, nie możemy otrzymać tego jednego miejsca? Dlaczego w czasie przebiegu całego procesu koncesyjnego szukało się różnych wykrętów, aby tylko wśród obecnych na multipleksie nie było telewizji trwam? Dlaczego pojawiają się kontrkandydaci, pojawiający się nagle i niespodziewanie, jak królik w cylindrze magika cyrkowego, po to tylko, aby im przydzielono to miejsce wypracowane przez telewizję trwam, wieloletnią służbą Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, wspieraną przez miliony odbiorców programu tego nadawcy? Brawo. Na wszystkie te pytania tak, dajecie tak, że wy to znacie, że znacie odpowiedzi na te pytania. I przecież telewizja trwam jest nadawcą niezależnym od oligarchów lewicowo-liberalnych, wspieranym przez odbiorców tego programu, którzy wiedzą, że jest ona środkiem społecznego komunikowania się. Ta walka z telewizją trwam wpisuje się też w cały system dyskryminowania nas, katolików, w Polsce. Istnienie i umożliwienie powszechnego dostępu do telewizji trwam i Radia Maryja może być skuteczną zaporą dla coraz powszechniej promowanej wokoło nas
demoralizacji narodu, może umożliwiać przeciwstawienie się poniewieraniu i dyskryminowaniu ludzi wierzących, znieważaniu naszych świętości, przedmiotów kultu. Te narzędzia ewangelizacji wsparte jeszcze codziennymi wydaniami naszego dziennika oraz tygodników katolickich powodują, że ludzie wierzący mogą przy nich w sposób bezpośredni i niezależny wyrażać opinię, bronić się często przed kłamliwymi, nieuprawnionymi zarzutami. I ta obrona dzięki tym środkom może być natychmiastowa. Nie będzie zależeć od zgody do dopuszczenia do głosu w mediach zależnych od liberalno-lewicowego układu. Wielu z nas uzależnienie wypowiedzi katolików od decyzji tych układów przeżywało już wcześniej. I pamiętamy to zniewolenie komunistyczne. Wtedy też dla katolików brakowało papieru na druk czasopism, a w mediach mogli pojawiać się tylko uznani i akceptowani przez sprawujących władzę. Nie chcemy powrotu dawnego zniewolenia. Nie ma wolności bez telewizji trwam na multipleksie. Obecność telewizji trwam na multipleksie nie przywilej. To jest obowiązek państwa wobec nas, katolików. Dlatego EWS walczymy z jednoczeniem wielomilionowej wspólnoty. Dlatego pokazujemy również dziś, że jesteśmy i że trwamy. Nasze wystąpienia są pokojowe. To pokojowe marsze i manifestacje. Ale jak zapisał poeta i wpisano też to ku pamięci na pomniku pomordowanych stoczniowców w Gdańsku. Któryś skrzywdziłeś człowieka prostego śmiechem lub krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, na pomieszanie dobrego i złego, choćby przed tobą wszyscy się kłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twoją cześć kując, radzi, że jeszcze dzień jeden przeżyli. Nie bądź bezpieczny. Spisane będą czyny i rozmowy. Szczęść Boże! Dziękujemy bardzo panu profesorowi Januszowi Kameckiemu, który przewodniczy zespołowi wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze. Drodzy państwo, za chwilę wystąpi przed państwem Arisa Vinci, krakowianka, od najmłodszych lat zakochana w piosence i teatrze, no i oczywiście z wzajemnością, ponieważ często znajdowała się w gronie laureatów wielu konkursów w tej dziedzinie.
jeszcze witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie tymi radosnymi pieśniami z Hellady. Możemy teraz pełnym sercem zakrzyknąć: nie oddamy Wam telewizji Trwam! Nie oddamy Wam telewizji Trwam! Nie oddamy Wam telewizji Trwam! Proszę Państwa, dziś tu na Placu Zamkowym bije serce wolnej Polski. Jak mówił kardynał Stefan Wyszyński, naród, który nie wierzy w wielkość, kończy się, a my w wielkość wierzymy. I nasz naród będzie wielki wtedy, kiedy wolne słowo w Polsce będzie miało dostęp powszechny. I po to tu jesteśmy, bo telewizja Trwam musi mieć miejsce na multipleksie. Nie oddamy Wam telewizji Trwam! Nie oddamy Wam telewizji Trwam! Nie oddamy Wam telewizji Trwam! Drodzy Państwo, a już za chwilę wystąpi przed nami zespół Duo Fenix, dwa Feniki. Zespół w składzie Krystyna Tupik i Waldemar Kołaczyk. Zespół, który istnieje już od 1993 roku. Pani, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak nas już zapowiedzieli, witam Państwa bardzo serdecznie zespół Duo Fenix, albo dwa Feniki, kochani. One są takie dwa w jednym. Oni już chyba wiedzą, że ja jestem ten Duo Fenix, a ona jest te dwa Feniki, także pamiętajcie o tym. Kochani, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że my przyjechali ze Śląska. Ale nie bójcie się, nie banymy wam goda cingiem po śląsku. I to będzie jeden taki akcent, żeby to było wiadomo, że my z tego Śląska są, kochani. To pierwsza śpiewka będzie właśnie w śląskiej gwarze, a potem już będą wszystkie śpiewki w języku literackim. Kochani, ta pierwsza piosenka, ten pierwszy utwór, to jest utwór religijny. Pozwoliliśmy sobie zacząć dziś wyjątkowo od piosenki religijnej, zwłaszcza, że jest to piosenka, która, jak to nazwać, my to nazywamy hymn Śląska Opolskiego dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Ta piosenka powstała z okazji jego 80. rocznicy urodzin, a tak przy okazji wczoraj Ojciec Święty Jan Paweł II, którą obchodziłby rocznicę urodzin? Bardzo dobrze, 93. rocznica. W związku z tym chcieliśmy właśnie od tej piosenki, od tego hołdu dla naszego papieża Jana Pawła II, chcieliśmy zacząć ten występ dla Państwa. Właśnie Ojciec Święty, Śląsko, Ojcu nasz.
Posła Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy przyjaciele katolickiej telewizji Trwam, to wielkie przeżycie spotkać się dzisiaj z wami w Warszawie na Placu Zamkowym w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Na manifestacji w Warszawie spotkamy się po raz kolejny. Jesteśmy tutaj, aby wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec wielkiego skandalu, który od ponad 2 lat dzieje się w naszej ojczyźnie na naszych oczach. Skandalu, za który odpowiedzialność ponosi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z Janem Dworakiem, Krzysztofem Luftem i politycznymi patronami, z prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele. Dwa lata temu, 26 kwietnia 2011 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła haniebną decyzję o rozszerzeniu koncesji na nadawanie satelitarne naziemne w sygnale multiplexu i nieprzyznaniu miejsca na tym multiplexie dla katolickiej telewizji Trwam. To była decyzja polityczna. Więcej, to była kara polityczna za to, że telewizja Trwam pokazywała i pokazuje prawdę. Prawdę o wyprzedaży polskiej ziemi. Prawdę o wyprzedaży majątku narodowego. To była kara za to, że telewizja Trwam broniła polskich lasów, że pokazywała prawdę o likwidacji przemysłu stoczniowego. Kiedy byłem prezesem Stoczni Gdańskiej i chciałem pokazać perfidne działania Komisji Europejskiej oraz ministrów rządu Donalda Tuska, tylko telewizja Trwam, tylko Radio Maryja pokazywała, co dzieje się w tej sprawie. I za to serdecznie telewizji Trwam, Radio Maryja, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rycykowi z całego serca dziękuję.
żadna decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie była oparta na żadnych kryteriach. Chyba, że jako kryterium uznamy dyskryminację nas, katolików, bo tylko takie kryterium było zastosowane przy podejmowaniu tej decyzji. Dyskryminację zarządów Platformy, która nazywa się obywatelską, widzimy we wszystkich aspektach naszego życia. W polityce dyskryminacji musieliśmy i nadal musimy się przeciwstawiać. Dlatego też ponad rok temu, 20 marca 2013 roku, po poważnej dyskusji na jednym z klubów Prawa i Sprawiedliwości postanowiliśmy założyć Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Kraju. Ta konieczność dzisiaj jest widoczna, jak bardzo jest zaplanowane i celowe działanie, aby doprowadzić do ateizacji Polski. Musimy się temu przeciwstawić. W regulaminie naszego zespołu jest jasny zapis mówiący o tym, że będziemy bronić katolickich mediów, w tym katolickiej telewizji Trwam. I to, że przewodniczący Krajowej Rady mówił na jednej z sejmowych komisji, że uprawiamy jakiś lobbying, to jest nieporozumienie. My dokładnie przestrzegamy tego, co nakłada na nas obowiązek regulaminu naszego zespołu. Szanowni Państwo, jako posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość mówi jasno, że nie mamy tych haseł obrony chrześcijaństwa wpisanych tylko na nasze sztandary. Mamy te hasła w naszych sercach i dlatego będziemy je głosić. Dlatego Was będziemy prosili, abyście nam w tym pomagali. Musimy przeciwdziałać wprowadzaniu prawodawstwa sprzecznego z katolicką nauką społeczną. Musimy pielęgnować polskie wartości i tradycje, propagować i ochraniać kulturalną spuciznę cywilizacji chrześcijańskiej, a przede wszystkim nie ustawać w tej trudnej walce o katolicką telewizję Trwam. Walka o telewizję Trwam, którą zaangażowały się milionów obywateli w kraju i za granicą, jest naszą powinnością. To nie jest walka tylko o miejsce na multipleksie. To jest także walka o naszą godność, nasze prawa i naszą wolność. Dzisiaj pokazujemy wszystkim Polakom, także tym, którzy przez nieudolność rządów Donalda Tuska musieli emigrować, którzy mają problemy z dotarciem do lekarzy, którzy boją się o wychowanie swoich dzieci w szkołach, gdzie propagowana jest kultura homoseksualna. Dzisiaj musimy wszystkim Polakom pokazać, że jest alternatywa i że to my jesteśmy tą alternatywą. Drodzy przyjaciele telewizji Trwam, wiemy, że nie będzie to łatwa droga. Wiemy, że nie jest to ostatnia manifestacja. Zdajemy sobie sprawę, że być może będziemy musieli się spotkać tutaj jeszcze nie jeden raz. Że być może na jesieni będziemy musieli zrobić Marsz Milionów. Ale jestem przekonany, że tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, przyprowadzimy swoje rodziny, swoich znajomych, swoich sąsiadów i nie ugniemy się, dopóki Polska nie będzie Polską. Doprowadzimy do tego, że Polska znowu będzie prawa i sprawiedliwa, że nie ulegniemy żadnym zniewoleniom. Szanowni Państwo, Krucjata za Ojczyznę prosi, abyśmy szczególnie w maju modlili się, aby katolicy w Polsce w sposób bardziej zdecydowany
przeciwstawiali się wszelkim atakom, które godzą w wiarę, wartości chrześcijańskie i tradycję narodową. Wierzę, że dzięki tej modlitwie, ale także dzięki naszym czynom, spełni się wielkie błaganie naszego największego rodaka, błogosławionego Jana Pawła II. I na naszą ziemię stąpi Duch Święty, odnowi oblicze naszej ziemi i Polska znowu będzie Polską. Dziękuję. Drodzy Państwo, w tym radosnym dniu uroczystość zesłania Ducha Świętego jesteśmy w świętym miejscu dla Warszawy, na Placu Zamkowym, gdzie dziś bije serce wolnej Polski, wolnej, suwerennej Polski. Dzięki nam każde nasze serce łączy się w jedno wielkie serce miłości do Boga i Ojczyzny. Dziękujemy, że jesteście tak licznie przybyli na Plac Zamkowy w Warszawie pod kolumnę Zygmunta, króla, który w swojej lewej dłoni trzyma krzyż. Krzyż, który musi być w każdym naszym sercu i w przestrzeni publicznej Rzeczypospolitej. Po to tu jesteśmy. Drodzy Państwo, za chwilę wystąpi przed Państwem Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica w Gliwicach. Orkiestra, która powstała w 1945 roku. Dyrygentem tej orkiestry jest absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, dr Lesław Podolski. Ale drodzy Państwo, zanim zabrzmi na Placu Zamkowym Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica w Gliwicach, zapraszamy na scenę studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Monikę Niżnik i Dariusza Jóźwiaka, którzy przypomną strofy naszego czwartego wieszcza, Stanisława Wyspiańskiego, który przed 100 laty budził sumienia narodu. Panna młoda ze snu z nocy. A sen to miałam, choć nie spałam ino w takiej ległam niemocy. We złotej, ogromnej karocy napotkałam na śnie diabła. A tak mi się ta głupstwo śniło, tak się ta pletło baiło. I od razu diabeł jak z procy i od razu kareta złota? A tak to na śnie, nie dziwota, że się jakie byle co zwidzi. O, niech ino pon nie szydzi, bo pon to pod niu zdziwuje. Jest se w sędy rozgaduje jakby cejco, choć nie ma co. Są tacy, co za to płacą, że z jednego takiego bajania można sobie powóz sprawić i ze strojonego diabła i ogromnie wielu kapiów zabawić. Od tańcenia takiemu słabła. Śniło mi się, że siadam do karety, a oczy mi się kleją o rety. Śniło mi się, że siedzę w karecie i pytam się, bo mnie wiezą przez lasy, przez jakieś murowane miasta. A gdzie z niebies wieziecie? A oni mówią, do Polski. A kasty z ta Polska, a kasta? Pon wiedzą? Po całym świecie możesz szukać Polski, panno młoda, i nigdzie jej nie znajdziecie. To może i szukać szkoda. A jest jedna taka mała klatka. O, niech tak Jaguś przymknie rękę pod pierś. To zakładka gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie. A tam puka? I cóż za taką nauka? Serce. A to Polska właśnie.
Brawo! Brawo! Drodzy Państwo, Wigilię zesłania Ducha Świętego w 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny na ówczesnym Placu Zwycięstwa, obecnie Placu Piłsudskiego, wypowiedział słowa, które do dziś są aktualne. Posłuchajmy ich z archiwalnego nagrania z roku 1979, dziś w uroczystość zesłania Ducha Świętego. I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam, głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi, nie wstąpi duch twój, nie wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Drodzy Państwo, orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego z Sośnicach jeszcze zostaje z nami, jeszcze będzie dla nas koncertować. A teraz bardzo, bardzo serdecznie i gorąco powitajmy twórcę dzieł, które służą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Witamy serdecznie raz jeszcze ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i zapraszamy serdecznie ojca dyrektorze do nas. Kochani, witam bardzo serdecznie. Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Cieszę się bardzo, tam daleko widać jeszcze o flagi, nie tylko na placu, chwała Panu. Ale wie Pan, ja bym chciał jedną poprawkę wnieść. Ja nie jestem żadnym twórcą, ani stwórcą, bo nieraz tak mówią. Stwórca jest jeden i On wszystko daje i wszystko sprawia we wszystkich. I my wszyscy odpowiadamy na te natchnienia Ducha Świętego. Polacy się zeszli i rzekli, i powstało takie dzieło, tak czy nie? Bardzo wiele idei, pięknych idei jest w książkach różnych, w bibliotekach. I są przyprószone kurzem, pajęczynami nieraz. Przepiękne idee, nikt nie wcielił w życie. A tutaj ludzie wcielili to w życie. I udało się. Naprawdę, nie wiem, czy wy wierzycie, proszę Państwa, że z niczego. Nie wierzą mi. Prowincjał, jest wiceprowincjał, to już następny, a tamten prowincjał, jak mu mówiłem, że przyjechałem do Torunia z samochodem, który mi kupili Niemcy, bo w Niemczech jeździłem na rowerze. I oni mówią, nas wstyd, herbater, u nas dzieci mają samochody, a ty na rowerze. No to jeszcze taki stary był. Był dobry, dlaczego nie, prawda? I miałem ile pieniędzy? Zgadnijcie. 80 fenigów. Naprawdę tak było. Ale była statua Matki Bożej Fatimskiej i wołanie. I myślę, że taki zły głos mi podpowiadał. Uciekaj stąd, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty... Budować nie umie. Żebrać się wstydzę. No i co? No, powiedziałem, no Matko Boża, jak chcesz, to pomagaj. Egzorcyzm mówiłem nad tym terenem, już był, dzięki zgromadzeniu. I aleluja i do przodu. Matko Boża rób. I powiedziałem tak,
naprawdę, tak nieraz mówiłem, to wam mogę tyle powiedzieć. Nieraz tak mówiłem, Matko Boża, jak mi nie chcesz robić wstydu, to pomagaj. No i tak, naprawdę, i ludziom dziękujemy bardzo. Dzisiaj na każdym kroku wszystkim ludziom dobrej woli, że powstaje to imperium, ale duchowe, to tych wszystkich. Zobaczcie, ile to ducha, prawda? A ile milionów w Polsce. Piękna sprawa. Kochani siostry, bracia, mamy mało czasu, bo przyjdą następni. Wczoraj coś ciekawego się zdarzyło. Ciekawego, no. Coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Właśnie pani poseł Sadurska z imieniem pani Małgosia Mazurska, poseł z Puław. To jest tam, w tych Puławach też kombinują z azotami. Tak jak wykombinowali 4 tysiące w Polsce wielkich zakładów oddali, rozkradli, zniszczyli. A Polska staje się krajem kolonialnym. Jak sobie tak dacie dalej, to będzie jeszcze gorzej. Na serio. Bo Polska idzie w kierunku, to jest w kierunku masy upadłościowej. A później przyjdą inni, będą zarządzać nami jeszcze bardziej. To nie jest żart. Trzeba troszeczkę myśleć i widzieć. A więc z tych Puław, co pani mi wczoraj powiedziała? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, wczoraj brałam udział w programie radiowym, w programie pierwszym Polskiego Radia, gdzie zachęciłam Polaków do tego, żeby dzisiaj przyszli na Plac Zamkowy i zamanifestowali swoje poparcie dla Telewizji Trwam. Obecna ze mną w programie pani profesor Środa powiedziała, że tam tylko będą członkowie Radia Maryja i Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie Polaków. Szanowni Państwo, to jest niedopuszczalne i skandaliczne, że osoba publiczna dopuszcza się takich słów, że obraża 90% Polaków, którzy deklarują się jako katolicy i którzy w większości wspierają ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, Radio Maryja i Telewizję Trwam. Szanowni Państwo, my na takie słowa nie pozwolimy. My będziemy cały czas walczyć o naszą godność. Będziemy wspierać ojca dyrektora w pracy na rzecz ojczyzny, Boga i Kościoła. Szanowni Państwo, my wytrwamy i wygramy. Myślę, że nie można tak ludzi, powiedziałbym, kategoryzować. Nie, bo to takie wspólne, proszę. Moherowe berety, burżuazja, czarni, niepolacy, fanatycy i tak dalej. I to są te tak zwane elity. To są te elity. Nie mylić z elitami. Dlaczego trzeba tworzyć elity? I zobaczcie w tych mediach, co się dzieje. Otóż jaka jest sytuacja? Warto dzisiejszy nasz dziennik wziąć do ręki i brać go często. Dlaczego? Proszę Państwa, ja tu znajduję prawdę. I dziękuję tym, którzy tworzą ten nasz dziennik. Państwo, pani poseł mówi, że ze mną, żeby się solidaryzować. Nie, nigdy ze mną. Z Panem Bogiem, z prawdą, z Kościołem i z ojczyzną. A ja jestem w zgromadzeniu redemptorystów i powiem wam tyle, że nieraz spokojnie śpię. Teraz mnie nie było ileś dni w Polsce. Radio chodziło, telewizja chodziła, uczelnia chodziła, a inne sprawy chodziły. Dobrze? A dlaczego? Bo ludzie są odpowiedzialni. Ojcowie, redemptoryści, inni kapłani, którzy nas wspierają, siostry zakonne, o nich nie wolno zapominać. One cicho pracują. Dziewczyny, pomyślcie o swoim powołaniu. Tak? No i świeccy ludzie, armia ludzi świeckich. A kto to dzisiaj zorganizował? Ludzie, prawda? Wy żeście zorganizowali. Amina, także proszę bardzo. Panu Bogu chwała niech będzie. Kochani, tylko tyle powiem. W Polsce chyba widzicie wszyscy,
że jest patologia, jak dzisiaj powiedział ksiądz biskup Adam Lepa w tym naszym dzienniku, patologia medialno-polityczno-biznesowa. Patologia. I tak jak zagarnęli zakłady pracy, tak zwana lewica, która się ubrała w szatki liberalne, tak teraz przychodzi nowa lewica. I to jest patologia, wszędzie patologia. Szkołę się patologizuje. Jest maj. Matka Boża Fatimska. Matka Boża Fatimska. Co powiedziała w 1917 roku do dzieci? Była pierwsza wojna światowa. Jeżeli się nie nawrócicie, módlcie się, pokutujcie. Wtedy ta wojna się skończy. Skończyła się pierwsza wojna. Ona pochłonęła ponad 30 milionów ludzi. Ale Matka Boża powiedziała, jeżeli ludzie się nie nawrócą, przyjdzie gorsza. I ile milionów pochłonęła? Ze strony Hitlera przynajmniej 50 milionów, a ze strony Stalina przynajmniej drugie tyle. A czy ludzie się nawrócili? I teraz jest ta patologia. Zobaczcie, czy to jest normalne. W Europie to jest zorganizowane i przychodzi do Polski. Jak zniszczyć ludzi? Zdemoralizować ich. To tak jak powiedział wielki mistrz loży, Wielki Wschód, Bernard Bonnet, kiedyś powiedział tak, kilkanaście lat temu, mówi, my Kościoła nie zniszczymy rozumowymi argumentami, my zniszczymy zniszczeniem obyczajów. I zobaczcie, co się dzieje. Kiedyś to się ludzie wstydzili, a teraz to się chcą obnosić i mają elity do tego. I te elity mówią, kto jest Polakiem, kto jest normalny. Jak nie jesteś homoseksualistą, to jesteś nienormalny. Jak jest rodzina dobra, to jest nienormalna. Facetów dwóch czy kobiety dwie, to dzieci jeszcze im dać na wychowanie. A pani poseł Urszula Krupa kiedyś mi mówiła, że w Parlamencie Europejskim takie dwie poszły do urzędu i ożeniły się. Nie. W każdym bądź razie po roku zaczęły one mówić parlamentarzystki. Zaczęły mówić nie dwie, trzy, bo musi być konkurencja. To nawet już nie Sodoma i Gomora. Kochani, a nie tylko w tym jest patologia. Dzieci małe dzieci przed ukończeniem czwartego roku życia w Europie i w Polsce też to chcą robić, mają uczyć tak zwanego wychowania seksualnego. Przed czwartym rokiem życia gorsze dzieci. Kto wychowa najlepiej? Rodzice kochający, a nie jacyś urzędnicy, nie jacyś propagandyści. To jest to. Czy damy sobie radę? Damy! Damy sobie radę, jeżeli będziemy z Panem Bogiem. Wczoraj rocznica urodzin Jana Pawła II Wielkiego. Mogą być tacy Polacy? Mogą być wielcy. Mogą sobie dać radę. I dają sobie radę bardzo często w najtrudniejszych sytuacjach. I są ludźmi prawdy, ludźmi bożymi. Wczoraj rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino. Nie dali rady inni. Żadne wojska, żadnego narodu. Polacy dali radę. A więc damy radę? Tylko trzeba przy Bogu i przy prawdzie. I ja już zakończę, ale pozwólcie, że takimi słowami wielkiego, wielkiego Polaka, Jana Lechowia. Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami, cała w złocie i brylantach modli się za nami. Aniołowie podtrzymują jej ciężką koronę i jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone. Ona klęczy i z Fenicą, gdzie są rany krwawe, obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę. O ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie, w ręku tego, co umiera nad kołyską dzieci i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
traperły masz od królów, złoto od rycerzy, którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. Która widzisz z nas każdego cudnymi oczyma, Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami. Amen. I tyś nieraz potop nas zalewał. I teraz też jest potop. Potop cywilizacyjny, trzeba to wiedzieć. Krew się rzeką lała, a wciąż klasztor w Częstochowie stoi jak skała. I tyś była też mieczami pogańskimi ranną, a wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno. I wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów, co płoną. I Ty wszystkich nas powrócisz na ojczyzny łono. I pozdrawiamy Polonię też. I tu jest też Polonia z różnych krajów. Pozdrawiamy. Podniesiemy, powiedział poeta już po wojnie. Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie. Zbudujemy zamek większy, piękniejszy w Warszawie. Jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie chwali. Życzę, żebyśmy byli Maryjni, wszyscy z Maryją. Ona nas kocha. Zbudujemy wszystko. Odbudowaliśmy tyle, odbudujemy. Ale kochajmy Matkę Bożą. I dziękujemy tym wszystkim, którzy stworzyli ten fenomen obrony telewizji Trwam. Myśleli, że się zmęczymy szybko. A to się dopiero, jeżeli nie dadzą, zaczyna. Tak czy nie? Zaczynamy. Tu na zamku, tu na placu zamkowym w Warszawie. Przy kolumnie Zygmunta, blisko grobu wielkiego prymasa tysiąclecia. Trzeba zacząć, jeżeli nie dadzą. Trzeba zmienić. Nie może być tej patologii. Zawłaszczyli wszystko. I media zawłaszczyli. I wmawiają nam. I robią propagandę. I ludzie mają pożarte mózgi. Trzeba to zmienić. Dziękujemy wszystkim, robotnikom, rolnikom, młodzieży, dzieciom, chorym, osobom zakonnym, kapłanom, Episkopatowi Polski całemu. Cały Episkopat Polski tyle razy występuje w naszej sprawie, polskiej katolicki. Dziękujemy wszystkim parlamentarzystom, politykom, radom miasta, gminy, wszystkim sejmikom, każdemu. Ja już dziękuję i na ręce Państwa bardzo dziękuję wszystkim politykom. Prosimy Pana na chwilę, zobaczcie, z Parlamentu Europejskiego Pan poseł Mirosław Piotrowski przyjechał z rodziną. I Pan poseł, przynajmniej Pan poseł Macierewicz, bo na pewno to też Pan. Pana Macierewicza szukamy. Jest. Wydał Wam tyle, nie wiem, czy chciał, czy nie, ale wczoraj wieczorem wrócił z Waszym szkołem. I to różni ludzie, Panie Boże. Szczęść Boże! Boża chwała. Proszę bardzo. Cześć Boże, witam serdecznie ojca dyrektora, witam serdecznie wszystkich Państwa tutaj. Ojciec dyrektor wspomniał tu Parlament Europejski, czyli Europę. Trzeba przypomnieć, że nasz kraj, Polska, od wieków w Europie i na całym świecie kojarzona była z tolerancją, tolerancją religijną, a wyznanie katolickie, religia katolicka była pierwszym wyznaniem wśród równouprawnionych wyznań.
Teraz to na naszych oczach się zmienia. To dostrzegają w Europie, w Unii Europejskiej. Tak dalej być nie może. Polska musi być wierna swojej tożsamości, zarówno w Europie, w Parlamencie Europejskim, jak i za oceanem. Dostrzegają, że katolicy w Polsce są dyskryminowani, a czytelnym przykładem tej dyskryminacji jest blokada telewizji Trwam. I temu mówimy zarówno tu w Polsce, jak i w Brukseli, Strasburgu, mówimy nie, nie ma zgody na tę dyskryminację. Ale postępujemy zgodnie z tym, co powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zło dobrem zwyciężaj. I my zwyciężymy. Szczęść Boże. Maria zawsze dziewica. Dziękujemy wam za waszą obecność. Dziękujemy wam za waszą determinację. Dziękujemy wam za to, że zawsze wspieraliście prawdę i dążenie do prawdy. Dziękujemy, że tworzycie tę Polskę, która odbuduje rzeczywistą wielkość, moc i chwałę katolickiego narodu polskiego. Jesteśmy po to, by Polska powstała, by Polska była Polską. Radio Maria, telewizja Trwam jest dzisiaj solą polskiej ziemi, jest rzeczywistym wyznacznikiem tego, czym naród polski będzie w przyszłości. Nie ma możliwości odbudowy Polski bez telewizji Trwam. Nie ma możliwości dojścia do prawdy o tym, jak rozgrabiono majątek narodowy, jak zniszczono naszą nadzieję, jak doszło do straszliwej tragedii smoleńskiej bez telewizji Trwam. Będziemy tu trwali, będziemy czekali. Stąd wychodzi wielki apel do całego narodu polskiego o przebudzenie. Polska wstaje, polski katolik wstaje. Chcemy być gospodarzami we własnym domu. Tego wyznacznikiem jest telewizja Trwam. Bez telewizji Trwam nie będziemy we własnym domu. I to muszą władze obecne zrozumieć albo odejść. Panie Bogu. Zapraszam Państwa jeszcze raz i zapraszam wszystkim, którzy wspierają nas w walce o miejsce na multipleksie. I zapamiętajmy to, co jest w Polsce, co na co patrzymy, dlaczego tak jest źle, bo jest patologia medialno-polityczno-biznesowa. A naród pewno precz z Polski, prawda? Tak to wygląda. Patrzymy, co robią z młodzieżą. Tyle ludzi poza Polską, bo nie mają chleba tutaj. Dziękuję. A kochani, dzisiaj nie zapraszaliśmy całej Polski tutaj, tylko Warszawę i okolice. Dlaczego? Bo w lipcu jest pielgrzymka nasza. Zapraszamy do naszej Pani i Królowej wszystkich. Ona zwycięży w nas i przez nas. Zobaczycie. Już długo mówiłem, ale powiem wam tak. Byłem takim chłopakiem. Jeszcze mniejszy niż dzisiaj. W każdym razie i wykryli w domu, to była siódma klasa, wykryli w domu, że ja myślę o kapłaństwie. Najpierw nie myślałem o kapłaństwie. Jak ktoś może pamięta, to pierwszy raz Warszawę pokochałem bardzo w piątej klasie. Pierwszy raz przyjechałem do Warszawy i to przyjechałem, wiecie po co? Na skargę do Komitetu Centralnego.
Powiedziałem, jaka niesprawiedliwość. I znalazłem się ja z miasta Olkusza, taki chłopak, nikomu w domu nie powiedział, gdzie jedzie. I w tramwaju mówię do konduktora, żeby pan mi powiedział, gdzie jest skrzyżowanie Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie. Gdzie ty, chłopcze, jedziesz? Do Komitetu Centralnego. Żebyście wiedzieli, jak ci warszawiacy miło, jacy byli mili. Do dzisiaj widzę tę miłość. I za tę miłość wam dzisiaj dziękuję. Wszystkim. Bóg zapłaci. I kochani, dziękuję za to, że jesteście dzisiaj. Ale w lipcu wszyscy. A za tydzień, w sobotę, młodzież. O młodzież powalczyć. Widzę tu takich młodych chłopaków. A może ktoś chce być kapłanem? Ja myślałem, że będę komunistą na początku. Tak mnie w szkole uczyli, że tacy dobrzy. A zobaczcie, zostałem księdzem. I widzę, że to jest największy sens. Także pomyślcie nad tym. A wszyscy, jaka młodzież, zapraszamy w sobotę na Jasną Górę. Iga Kozacka, która zakończy dzisiejszy nasz koncert w największym, albo jednym z największych standardów New York, New York. Zachęcamy chociażby do wspólnego klaskania. Chyba, że ktoś z państwa będzie śpiewał razem z nami. Iga Kozacka, Orkiestra Kopalni Sośnica pod dyrekcją Lesława Wogolskiego. Brawami, oddaję głos konferencji. Zapraszam z Kopilic na
na nasze koncerty. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica, Gliwica. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, z uśmiechem na ustach w dniu dzisiejszym na Placu Zamkowym w uroczystość zesłania Ducha Świętego gromadzimy się, aby walczyć o rzecz tak bardzo ważną, o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam. Ale czynimy to w tak radosnej atmosferze, co jest udziałem naszych serc, naszego ducha. Parę dni temu przez Warszawę przeszła parada z czekoladowym orłem, która próbowała Polakom udowadniać, że my Polacy to ponuracy, a zwłaszcza my mohery to ponuracy. Straszni ponuracy, słyszeliśmy przed chwilą. I te uśmiechy, które tutaj goszczą na Placu Zamkowym, świadczą o tym, że potrafimy się uśmiechać, ale też potrafimy walczyć o godność, honor i prawdę. I dlatego tu jesteśmy. Nie oddamy wam... Nie oddamy wam... Nie oddamy wam... Szanowni Państwo, zapraszam na scenę pana profesora Andrzeja Zybertowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członka Komitetu SOS dla Telewizji Trwam. Pan profesor Andrzej Zybertowicz. Janusz Dyrek z Radia Maryja do mnie dzwoni z prośbą o komentarz. To, co wtedy mówię, uśmiecham się do wszystkich słuchaczy i uśmiecham się do was, a szczególnie do klubu Gazety Polskiej z Łochowa, gdzie niedawno byłem. Oklaski dla Łochowia! Wolność ma swoją cenę. Jest to cena stała, ale zależy od tego, na ilu z nas się rozkłada. Gdy dzisiaj przyjeżdżamy z Polski, płacimy za bilet PKS-u lub bilet kolejowy kilkanaście, czasem kilkadziesiąt złotych, to wnosimy swój wkład w wolność naszego kraju. Jeśli dzisiaj wy i wasze dzieci poskąpicie swojego czasu i kilkunastu złotych, żeby pojechać na manifestacje lub pielgrzymki w obronie telewizji Trwam, to potem wasze dzieci będą musiały płacić cenę znacznie bardziej wyższą za wolność. Dzisiaj wolność nie jest bardzo droga i stać każdego na nią. Ale gdy patrzę na was, jak tu stoicie, to widzę, że są dwa problemy, że mamy wspólnie dwa problemy z dzieleniem się. Kto dzisiaj podzielił się naszym dziennikiem z tym, kto nie ma czapeczki i praży się w słońcu? Dlaczego nie dzielicie się naszym dziennikiem z tymi, którzy potrzebują czapeczek? I dlaczego nie potraficie się podzielić Polską z waszymi dziećmi i wnukami? Za dużo to osób, które mają prawie tyle lat, co ja. Kto porywa nam dzieci i wnuki, że odwracają się od Polski? Jak wrócicie do swoich domów, to spytajcie się swoje dzieci i wnuki, czy telewizja Trwam jest potrzebna naszej wolności? Jest. Czy nie? Potrzebna! Jest potrzebna! Jeśli nauczymy się dzielić Polską i troską o Polskę z naszymi dziećmi i wnukami, to potem nie będziecie mieli naszego dziennika, żeby się z nimi podzielić tymi, którzy się prażą w słońcu. Uśmiecham się do wszystkich, którzy tu nie przyjechali i czekam na was na manifestacjach w obronie telewizji Trwam. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi, który zawsze nas wspiera. Zapraszam na scenę pana redaktora Jacka Karnowskiego, redaktora naczelnego tygodnika sieci, reprezentującego również portal w polityce.pl. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
wystąpić i mówić w tym miejscu. Pamiętajmy zawsze, że jest to miejsce bardzo krwawych walk w Powstaniu Warszawskim. Miejsce śmierci tysięcy polskich patriotów. Wspomniał prowadzący o marszu Orzeł Morze, który 2 maja przeszedł w Warszawie. Co ważne, mimo zmasowanej propagandy przeszło tam 500 do 1500 osób. Tu na jedne wici, na jedno wezwanie jest kilkadziesiąt razy więcej. Tam poszli pod różowymi szalikami, balonikami. Tu są biało-czerwone flagi. Tam nie przyszli, tu przyszli. Dlaczego tam nie przyszli? Tam nie przyszli, bo tamtych ludzi nie obchodzi Polska żadna. Ani biało-czerwona, ani różowa, ani tęczowa. Ale nie miejmy pretensji do tamtych ludzi, bo to nie ich wina. Oni zostali tak wychowani przez swoje media. Te media im wmówiły, że Polska jest nieważna, mało ważna. Ci ludzie nie umieją łączyć swojego losu z losem ojczyzny. I to jest być może dziś najważniejszy podział w Polsce. Czy widzimy związek między swoim losem, a potęgą, mocą, przyszłością ojczyzny? To jest dziś najważniejsze pytanie. Widząc skutki, do czego wychowują tamte media, tym bardziej musimy walczyć o swoje media. Żadne unijne fundusze, żadne pochwały z zagranicy, poklepywanie po plecach, żadne komplementy w zagranicznej prasie nie zapewnią Polsce dobrego losu. Tylko Polacy, sami Polacy, przemyśliwując swoją sytuację, wyciągając wnioski, zastanawiając się, co dobre, a co poprawić, mogą zapewnić dobrą przyszłość ojczyźnie. Brawo! I tu media są kluczowe. Tu media są kluczowe. Bo media, proszę Państwa, są różne. Można powiedzieć, że są media nadane Polsce. Media, które mają obsługiwać Polaków. Bawić, zabawiać, rozrywać, zajmować tym czy tamtym. I są media, które są z Polski i dla Polski, które chcą się troszczyć o Polaków. Wszyscy czują, że ten podział jest bardzo wyraźny i fundamentalny. Te media nadane pilnują Polaków, żeby nie podskoczyli, żeby szli tak jak inne narody ku przepaści, ku bezdzietności, ku zaprzeczeniu tradycji. Te media dobre troszczą się o Polaków i to jest fundamentalna różnica. Multiplex. Multiplex, słowo techniczne, my to często słyszymy. Pewnie wiele osób nie rozumie, proszę Państwa, ale multiplex to jest pociąg do medialnej przyszłości Polski. Pociąg, jeden pociąg odjeżdża. Jak odjedzie bez nas, to będą tam tylko oni. I nie chcą sprzedać nawet jednego biletu telewizji Trwam. Nie chcą. Mówili, multiplex to pluralizacja, będzie wiele różnych punktów widzenia. Ja mam w domu multiplex, mam 20 parę stacji. I proszę Państwa, one są wszystkie takie same jak te, które już istnieją. One się niczym nie różnią, tylko są jeszcze gorsze. Jeszcze więcej hucpy, jeszcze więcej wybuchów, jeszcze więcej tandetnej muzyki. Tam można o wszystkim mówić, o wszystkim, o każdym błazeństwie, każdym zboczeniu, każdym wygłupie. Tylko nie można mówić o Bogu, honorze i ojczyźnie, o Polsce nie można mówić. O wszystkim można mówić, tylko nie o Polsce. Zwróćcie Państwo uwagę, nie ma tygodnia, żeby nie napluli na któregoś z naszych bohaterów narodowych. Żołnierze Szarych Szeregów, Rudy, Alek, Zośka, teraz rotmistrz Pilecki, wcześniej Armia Krajowa. Nie ma tygodnia, żeby nie obrażano, nie oskarżano o zbrodnie, nie podważano heroiczności. Mówią, my to robimy dla prawdy. I nawet można by się zastanawiać, czy tego nie robią dla prawdy, gdyby nie jedno, gdyby nie ten grymas radości i zadowolenia, jak dokuczą polskim bohaterom narodowym. Tak jakby nie traktowali tych bohaterów jako swoich. I bez mediów my także tych bohaterów narodowych, proszę Państwa, nie obronimy. Nie dali miejsca telewizji Trwam na multipleksie, ponieważ nawet jeden głos jest w stanie bardzo wiele zmienić. Jak mamy 100 osób, które mówi coś i jedna osoba mówi co innego, to już jest szansa, że ludzie dobrej woli do tej jednej osoby mówiącej prawdę się przyłączą. Kiedyś mówili w latach 90. w każdej gazecie było zdanie przypisywane Wolterowi. Nie zgadzam się z tobą, ale jestem gotów oddać życie, żebyś mógł głosić swoje poglądy. A dziś tego już nie mówią.
Dziś tego mówią my, nasza Polska cała, macie po cichu umrzeć, oddać swoje wartości i zejść do przeszłości. A pytajmy się, czy ci, którzy zginęli tu na tym placu zamkowym, w Warszawie, w całej Polsce, na całym świecie Polacy, czy oni ginęli za media mówiące to, co mówią te media, które są na multipleksie? Czy oni za coś takiego ginęli? Czy oni ginęli za unijne gwiazdki, czy za biało-czerwoną? Czy za różowy balonik, czy za orła w koronie? I gdzie są te symbole? Czy w telewizji trwa, czy w innym? Kończąc, proszę Państwa, walka o telewizję trwa. Ojciec Tadeusz Rydzyk słusznie powiedział, to jest dopiero początek. To jest bardzo ważna sprawa, żeby tę walkę skończyć, żeby wygrać. Zbyt wiele jest w Polsce spraw niedokończonych, takich, po których pozostają piękne wspomnienia z marszów, z wydarzeń, zgromadzenia się ludzi, bo mamy wielkie serca jako Polacy. Ale Polskę silną, nowoczesną i z przyszłością zbudujemy tylko wtedy, jeżeli będziemy kończyli pewne sprawy. Teraz, gdy władza jest ranna, bo jest ranna, będzie jeszcze groźniejsza. Za chwilę zostanie im tylko cynizm i hipokryzja. Tym bardziej trzeba zwiększyć presję. Tym bardziej trzeba walczyć, naciskać i czekać, aż się załamie. Wtedy wygramy. To już jest blisko. Szanowni Państwo, zacząłem od marszu Orzeł Morze, różowego marszu. Nie zjedli orła na koniec, a byłby to piękny symbol, zjedli orła, nie ma już nic. Ale powiedzmy krótko, orła wrona nie pokona, nawet jeżeli będzie różowa i z czekolady. Dziękujemy bardzo, redaktor Jacek Karnowski, dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, zbliża się godzina Miłosierdzia Bożego. Wyjmijmy tę najpotężniejszą oręż, jaką mamy, różaniec. I za chwilę modlitwę w godzinie Miłosierdzia Bożego, koronkę poprowadzi ojciec Benedykt Cisoń, a fragment dzienniczka Faustyny Kowalskiej przypomni Halina Łabunarska. Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. Jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego. Stwórco mój i Panie, wszędzie widzę ślady Twej ręki, pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone. Mój Stwórco najlitościwszy, pragnę Ci złożyć cześć w imieniu tych wszystkich stworzeń i tworów bezdusznych. Wzywam cały wszechświat do uwielbienia miłosierdzia Twego, jak wielka jest dobroć Twoja, Boże. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie. Wszechświecie cały uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile sił Ci stanie i wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże. Pójdź, ziemio cała w swej zieleni, pójdź i niezgłębione morze, niech Twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni i śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże. Pójdź, słońce piękne, promieniste, pójdźcie i przed Nim jasne zorze, łączcie się w jeden hymn, niech wasze głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże. Pójdźcie góry i doliny, szumne lasy i gęstwiny, pójdźcie śliczne kwiaty w rannej zorze. Pójdźcie ziemi, wszystkie śliczności, którym człowiek nadziwić się dosyć nie może. Pójdźcie wielbić Boga w swej zgodności, wysławiając niepojęte miłosierdzie Boże. Pójdź piękno całej ziemi niezatarte i uwielbiaj Stwórcę swego w wielkiej pokorze, bo wszystko jest w Jego miłosierdziu zawarte. Wszystko potężnym głosem woła, jak wielkie jest miłosierdzie Boże. I
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.